Jest sobota 15 czerwca. Marta Jastrzębska. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Mistrzowskie emocje. Kto bardziej chce w takich spotkaniach i zostawiam to na parkiecie, to serce, to wygrywa. Koszykarze Anwilu Włocławek pokonali polski Cukier Toruń w finale Ekstraklasy. Anwil pokazał charakter. Jest to drużyna, która była całkowicie taktycznie ułożona. Lekarze walczą o życie dziecka rannego w wypadku w Steklinie. To jest bardzo duże nieszczęście, bo dziecko jedno nie żyje, drugie jest w krytycznym stanie. Ze względu na stan zdrowia wciąż nie można przesłuchać matki, która prowadziła samochód. Społeczna akcja. Oprócz tego, że korzystamy, biegamy w tym lesie, jeździmy rowerem, warto też zrobić coś dla natury, dla środowiska i dla naszej pięknej Puszczy Bydgoskiej. Wolontariusze posprzątali Puszczę Bydgoską. Anwil po raz trzeci w historii, drugi z rzędu w kraju mistrzem. W siódmym decydującym spotkaniu finału Energa Basket Ligi Rottweilery pokonały twarde Pierniki 89-77. Kibice zarówno z Włocławka, jak i z Torunia mają powody do radości. Po raz pierwszy w historii to właśnie dwie kujawsko-pomorskie drużyny zajęły pierwsze i drugie miejsce. To koniec rozgrywek, ale początek wielkiego świętowania. Mistrzów Polski przed włocławską halą mistrzów witali w nocy wierni kibice. Dokładnie tak jak przed rokiem, gdy mistrzowskie Rottweilery wracały z Ostrowa Wielkopolskiego po ostatnim finałowym spotkaniu. Tym razem potrzeba było aż 7 meczów. Szala zwycięstwa pomiędzy Anwilem a Polskim Cukrem przechylała się ze spotkania na spotkanie. Po 6 meczach remis. Każda z drużyn miała na koncie 3 zwycięstwa. Tak zwane play-offy rozgrywa się do 4 zwycięstw, dlatego o wszystkim zadecydowało 7 spotkanie w Toruniu. No w takich meczach to już tylko głowa ciągnie. Nogi są zmęczone u każdego, a kto bardziej chce w takich spotkaniach i zostawia to na parkiecie, to serce, to wygrywa po prostu to spotkanie. Wszyscy chcieli, może chcieliśmy bardzo, no, pokazaliśmy to przede wszystkim na boisku. Goście od pierwszych minut tego decydującego spotkania nie pozostawili gospodarzom złudzeń. Odebrać mistrzostwo nie będzie łatwo. Włocławianie skutecznie trafiali. Do szatni na przerwę schodzili z 10-punktową przewagą. Jak opiszesz emocje zawodnika, który gra mecz o taki o wszystko? Zobacz, moje 10 punktów plus 10. Sam sobie odpowiedz. Na razie. Czy trójki wpadają, czy nie, to czasami zależy po prostu od dobrego dnia, trochę szczęścia i tak dalej. Więc dzisiaj nie było za dużo co powiedzieć. Zostawiliśmy naprawdę serce na parkiecie, wszystkie siły, no ale nie starczyło, więc musiał ktoś wygrać, ktoś przegrać. Dotarliśmy do 7 meczu w finale, więc to jest naprawdę niesamowity wyczyn i nie przegraliśmy z byle kim. W arenie Toruń mecz oglądało ponad 5,5 tysiąca fanów polskiej koszykówki. Tłumy Wrocławian także przed halą mistrzów. Świetna atmosfera, zresztą chwalę jedną i drugą drużyną, choć w tym przypadku muszę powiedzieć, że Anwil pokazał charakter to raz, a po drugie jest to drużyna, która była całkowicie taktycznie ułożona. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale ja stoję na takim stanowisku, że jednak srebrny medal mistrzostw Polski to i tak jest wielkie osiągnięcie. Także ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony i bardzo gratuluję naszej drużynie. Zarówno we Włocławku, jak i w Toruniu sobota upływa pod znakiem wielkiego świętowania. Dziękujemy! Dziękujemy! 5 lat w Ekstralidze i 5 zwycięstw, sukcesów, spełnienia, więc raz srebrny, później brązowy, teraz znowu srebrny medal, ale i także Puchar Polski i super Puchar Polski. No czyż jest druga taka drużyna, która w tym tempie zdobywa sukcesy? To, co zrobiła nasza drużyna w ostatnich 2 meczach we Włocławku, jednym i w Toruniu, to po prostu przechodzi samą siebie. To jest piękna historia, która się po prostu pisze na naszych oczach. To 3. mistrzostwo dla włocławskiej drużyny i trenera Anwilu. Igor Milicic był zawodnikiem Anwilu, gdy drużyna po raz pierwszy sięgnęła po złoto w sezonie 2002-2003. Aleksandra Ciekot, TVP3 Bydgoszcz. Ależ to był finał. Więcej o tym Artur Onacki. Dzień dobry.
Dzień dobry. Finał finałów. A gdy wczesną jesienią, wróćmy troszkę, rozpoczynał się sezon, to chyba niewiele osób postawiłoby na takie rozstrzygnięcie. Anwil bronił mistrzostwa, ale w tym sezonie przynajmniej na papierze nie wydawał się być murowanym kandydatem do złota. Sport jest jednak nieprzewidywalny i chyba za to wszyscy kibice go kochają. W opinii komentatorów, dziennikarzy dominuje przekonanie, że włocławianie ten finał wygrali, bo byli zespołem, wykorzystali swoje zgranie. I to zdominowało indywidualności w drużynie z Torunia. Dla polskiego cukru to także historyczne chwile. Twarde pierniki od 3 lat nie schodzą z podium Mistrzostw Polski koszykarzy. I jeszcze jedna informacja dla kibiców Anwilu, ale myślę, że doskonale Państwo o tym wiedzą. O godzinie 19 we Włocławku rozpocznie się oficjalna mistrzowska feta. Zawodnicy Anwilu przejadą otwartym autobusem po mieście, no ale mimo jak widzieliśmy kilka chwil temu w materiale, ta feta trwa już od wczorajszego wieczora. A ten temat Mistrzostwa Polski Anwilu, srebrnego medalu polskiego cukru zdominuje także nasz serwis sportowy po wieczornych zbliżeniach. Zapraszam. Trzyletni chłopczyk ranny w wypadku, do którego doszło w czwartek późnym wieczorem w Steklinie, nadal jest w ciężkim stanie. Lekarze walczą o jego życie. Jego młodszego brata nie udało się uratować. Matka, która prowadziła samochód, była pijana. Wstępne badania wykazały, że była też pod wpływem amfetaminy. Dlaczego kobieta prowadziła samochód pod wpływem alkoholu i prawdopodobnie narkotyków, wciąż nie wiadomo. Ewa K. nie została jeszcze przesłuchana. O tym, kiedy może to nastąpić, zadecydują lekarze. Jej stan zdrowia musi się poprawić. Do tragedii doszło w czwartek około godziny 22 na drodze z Osięcin do Steklina. Policjantów zaniepokoiło zachowanie kierującej, która włączała i wyłączała światła mijania, a następnie zaczęła jechać od prawej do lewej strony jezdni. Funkcjonariusze dali jej sygnały do zatrzymania, zarówno dźwiękowe, jak i świetlne. Kobieta jednak przyspieszyła i zaczęła uciekać. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów auto na łuku drogi wypadło i dachowało. Wraz z 25-latką jechała dwójka jej dzieci, chłopcy w wieku 2 i 3 lat. Cała trójka trafiła do szpitali. W wyniku odniesionych obrażeń młodszy z chłopców zmarł. O życie 3-latka walczą toruńscy lekarze. Wiadomo, że kobieta była pod wpływem alkoholu oraz prawdopodobnie amfetaminy. Tak wykazały wstępne badania. To jest bardzo duże nieszczęście, bo dziecko jedno nie żyje, drugie jest w krytycznym stanie. Nie wiadomo, co będzie. To jest w ogóle nie do pomyślenia. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, będąc pod wpływem alkoholu, grozi do 12 lat więzienia. Toruń, Aleksandra Ciekot. Do wypadku doszło także w Pilemłynie w powiecie świeckim. Samochód osobowy wpadł do rzeki. Autem podróżowały 3 osoby, ale nikomu nic się nie stało. Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 19. Samochód osobowy marki Audi wpadł do rzeki Montawy. 27-letni mężczyzna, który kierował pojazdem, nie dostosował prędkości do obowiązujących przepisów. Autem podróżowały w sumie 3 osoby. Nikomu nic się nie stało. Wszyscy o własnych siłach wydostali się z samochodu. Kierowca z niewielkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala w Grudziądzu. Mężczyzna został ukarany mandatem. Na miejscu pracowało 5 jednostek straży pożarnej. Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydostali samochód z rzeki. Akcja zakończyła się około godziny 21. To jest główne wydanie zbliżenia w serwisie dziś jeszcze między innymi. Biała sobota w grudziąckim szpitalu. Włocławek świętuje Dni Miasta. Sobota to dobry dzień, żeby zadbać o własne zdrowie. Z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych skorzystały panie w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. W lecznicy została zorganizowana Biała Sobota. Badanie mammograficzne trwa zaledwie kilka minut. Jest bezbolesne i bezinwazyjne. Do wizyty w tym gabinecie pacjentki nie muszą się szczególnie przygotowywać. Wystarczą chęci i chwila wolnego czasu. Czasami można się, że tak powiem, obudzić za późno, więc trzeba po prostu badać się regularnie,
Żeby, no myślę, że to pomaga. Uważam, że profilaktyka jest jak najbardziej ważna. Jak ważna jest profilaktyka, lekarze specjaliści przypominają przy każdej możliwej okazji. Tam, gdzie słowa nie wystarczają, przemawiają statystyki. Z powodu raka piersi w Polsce codziennie umiera 13 Polek. Rak szyjki macicy zabija 5 kobiet dziennie. Przed najczarniejszym scenariuszem kobiety mają uchronić badania profilaktyczne. Żeby wcześniej wykazać swoje choroby po prostu. Żeby nie zaniedbać tego. Podczas Białej Soboty w Grudziąckim Szpitalu kobiety mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne. Po to badamy się profilaktycznie, aby właśnie wyłapać takie sytuacje, w których być może coś się dzieje. Natomiast no, profilaktyka ma na celu kontrolowanie tego, czy wszystko jest w porządku. Jeśli wyniki są niepokojące, pacjentki kierowane są na kolejne badania i dalsze leczenie. Grudziąc, Agata Chyłka, Wnuk. Białej Sobocie towarzyszyło inne wydarzenie. W tym samym szpitalu do kaplicy zostały wprowadzone relikwie błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Była pielęgniarką i prekursorką opieki hospicyjnej. Została beatyfikowana w 2018 roku przez papieża Franciszka. Dziś uroczystej mszy przewodniczył biskup Wiesław Śmigiel. Zapisała piękną kartę służby chorym i ubogim. Dlaczego akurat te relikwie tutaj? To jest też taka pomoc dla chorych, bo oczywiście jest Najświętszy Sakrament, on jest najważniejszy, jest modlitwa w czasie mszy świętej, ale relikwie pomagają nam w uświadomieniu sobie, jak wielką rolę w historii Kościoła odgrywali również święci i że im się udało w sposób doskonały zrealizować ideały ewangeliczne w swoim życiu. A jej się udało akurat w środowisku ludzi chorych, w środowisku medycznym. Szacunek i akceptacja są najważniejsze w terapii autyzmu, twierdzą pomysłodawcy konferencji pod nazwą Autyzm Światło Cienie. Spotkanie co roku skupia całe środowisko osób związanych ze spektrum autyzmu, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Złożony jest z dwóch takich elementów. Są tu po to, by szukać rozwiązań i wzajemnie wspierać. To wyjątkowe spotkanie łączy zarówno specjalistów, osoby ze spektrum autyzmu, jak również ich rodziny. Jesteśmy też w stanie poznać to, w jaki sposób te same problemy, te same wyzwania postrzegają same osoby w spektrum, jak o tym mówią. I przez to jesteśmy w stanie być może lepiej zrozumieć własne dzieci. W konferencji udział wzięło blisko 500 osób. Jej główny cel to z jednej strony wymiana doświadczeń, z drugiej zaś chęć zrozumienia problemów i oczekiwań osób ze spektrum autyzmu. Żebyśmy mogli spojrzeć na każdą osobę, także na osobę spektrum, bardziej w kontekście tego, co ona tak naprawdę potrzebuje, w jaki sposób możemy ją wesprzeć. To, że ktoś rozwija się nie tak samo jak większość ludzi, nie oznacza, że jest gorszy, chory bądź zaburzony. Międzynarodowa konferencja Autyzm Światło Cienie odbyła się w Toruniu po raz trzeci. I biegniesz. Ćwiczenia zawodowe i rozmowy ze specjalistami. Tu młodzi ludzie mogą poznać tajniki różnych profesji oraz zastanowić się, kim chcą zostać w przyszłości. Możemy się nauczyć wielu rzeczy, jak co wykonywać, albo na przykład ci ludzie tutaj, co są, pomogą nam po prostu zdecydować, na jaki zawód powinniśmy iść. Jestem kucharzem, aktualnie kończę zawód, ale planuję iść na studia jako ratownik. W Toruniu odbył się piknik zawodowy dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych, domach dziecka bądź placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Młodzi mogli w ten sposób zapoznać się z ofertą szkół oraz potencjalnych pracodawców. Wyjdą z systemu i się usamodzielnią, to żeby nie pozostali sami, żeby byli ludzie, były firmy, branże, które będą tak obok nich, na wypadek, jeśli potrzebowaliby pomocy. Tego rodzaju spotkania dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej organizowane są w całej Polsce. To zgrane drużyny na co dzień tworzą wyjątkowe zespoły, tym razem na sportowo. Turniej piłki siatkowej dla wolontariuszy organizacji pozarządowych w Toruniu odbył się po raz czwarty. Jest to jedyny moment, kiedy ci wolontariusze mogą w jakiś sposób rywalizować, ale przede wszystkim świetnie się bawić. W ten sposób Fundacja Światło, organizując wraz z Toruńską Ligą Unihokeja turniej, chciała docenić swoich wolontariuszy. Pozarządówki i tak działają dosyć bardzo jakby dynamicznie, tak? I dużo robią dla lokalnej społeczności, więc czemu by nie spotkać się razem, nie zintegrować wolny weekend. We wspólnej zabawie wzięli udział m.in. wolontariusze z Hospicjum Nadzieja, Fundacji Arkadia czy Stowarzyszenia Centrum Planowania Przygód.
Kobieta wczoraj, dziś i jutro to temat konferencji zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy. Specjaliści z różnych dziedzin dyskutowali o ideałach kobiecego piękna na przestrzeni lat, roli kobiet w wychowaniu dzieci czy o różnicach psychologicznych między kobietą a mężczyzną. Kobieta zupełnie inaczej wyglądała kiedyś i wygląda dzisiaj. Nie tylko jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, ale i o tą duszę i osobowość. Konferencja na KPSW połączyła pokolenia. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty plastyczne. Nieco starsi mogli zobaczyć wystawę zdjęć i rzeźb przedstawiających kobiety. Kazimierzowski Uniwersytet III wieku przygotował spektakl Liliowy kapelusz. Spektakl zasadza się historią Hanki Bielickiej, która kochała kapelusze, chodziła w kapeluszach i my prezentujemy różne stroje stosowne do ówczesnej mody i prezentujemy kapelusze. A jak to jest być kobietą? Być kobietą. Jest bardzo przyjemnie. W grudniu rozpoczęły się Kujawsko-Pomorskie Dni Pola. To spotkanie dla rolników, ogrodników i miłośników wsi. Impreza potrwa do niedzieli. Setki wystawców i tysiące zwiedzających. Kujawsko-Pomorskie Dni Pola to impreza, która od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zawsze są jakieś nowości, coś można podpatrzeć, popatrzeć u siebie, po prostu coś zastosować na swoim gospodarstwie. W jednym miejscu jest wiele firm, a tak... Żeby niektóre maszyny obejrzeć, trzeba gdzieś by jeździć w wiele miejsc i tu w jednym miejscu możemy porównać. To jest spotkanie przedstawicieli, że tak powiem, różnych firm związanych z otoczeniem rolnictwa, tudzież ogrodnictwa, no a przede wszystkim jest to impreza dla rolników, ponieważ tutaj mamy poletka z ponad 300 odmianami podstawowych gatunków roślin uprawnych. Dni Pola to nie tylko wystawa nowoczesnego sprzętu rolniczego, ale też pokazy maszyn, kiermasze i konsultacje dla mieszkańców. Impreza potrwa do niedzieli. To już tradycja. Co roku w czerwcu włocławianie obchodzą swoje święto. Dni Włocławka. Bardzo fajnie. No jeszcze wczoraj, że tak powiem, mistrz, więc jest genialnie, się wszystko złożyło. Wydarzenie było okazją, aby podzielić się swoją pasją śpiewania. W przeglądzie seniorskich zespołów wokalnych wzięło udział 18 grup. Klub liczy około 100 osób i z tej grupy założyliśmy zespół wokalno-muzyczny, który śpiewa, bawi i wszystkich również zabawia. Ćwiczymy raz w tygodniu. Oprócz zdolności wokalnych mieszkańcy miasta pokazali również umiejętności rękodzielnicze. W ramach święta zorganizowany został także włocławski jarmark. Wszystkie przedmioty, które są na tym stoisku prezentowane, są ręcznie zdobione z zastosowaniem właśnie techniki dekupażu. Jest to dekupaż i na drewnie, i na ceramice, na szkle, na porcelanie. A wielkie świętowanie odbędzie się również w niedzielę. Nie straszny im żaden żywioł, powódź czy wichura. Liczą się umiejętności strażaków. Ale bez odpowiedniego sprzętu skuteczna walka z kataklizmami byłaby trudna. Gaszą pożary i jeszcze ratują koty z drzew. Do Ciechocinka na uroczystą paradę zjechało ponad 50 wozów strażackich z ochotniczych straży pożarnych z całego województwa. Żeby po prostu pokazać ludziom, że jako OSP też posiada fajny sprzęt i też jest gotowe do działań, nie tylko PSP. Tutaj ochotnicy mają okazję spotkać się, zaprezentować zarówno wozy, jak również możliwości, jakimi dysponują. Można się spotkać ze strażakami z całego tego regionu. Dla nas też to jest zasyt, że my możemy brać w tym udział, przyjechać, pokazać psy. Wojewódzka parada samochodów pożarniczych w Ciechocinku odbyła się już po raz szósty. Oczyszczana woda, która jest wcześniej pobrana z brdy. Cały proces sterowany jest komputerowo. W nowoczesnym kompleksie destylowana jest woda. Bydgoska elektrociepłownia to też produkcja ciepła wytwarzanego w tak zwanej maszynowni. Na co dzień miejsce niedostępne. Po raz trzeci jednak otworzyło swoje drzwi dla mieszkańców Bydgoszczy. No jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem. Przede wszystkim chyba każdego mieszkańca naszego miasta interesuje, jak to się dzieje, że jego żarówka jakoś tam się świeci. I skorzystaliśmy z okazji, przyjechaliśmy tutaj, aby zobaczyć od środka, jak to wygląda. Drzwi otwarte to nie tylko okazja, aby bliżej przyjrzeć się pracy elektrociepłowni. To też zwrócenie uwagi na problem smogu. Zanieczyszczenia pochodzące z elektrociepłowni są ściśle kontrolowane, a nowe inwestycje mają poprawiać stan powietrza.
i chcemy pokazać, że nasze wytwarzanie energii, będące przede wszystkim scentralizowanym, jak i o wiele sprawniejszym niż ciepło, które jest wytwarzane w zwykłych, indywidualnych, domowych piecach, ma o wiele mniejszy, zdecydowanie mniejszy wpływ na środowisko. Z bydgoskiej elektrociepłowni pochodzi 60% zużywanego prądu w mieście. Wiedzą, że los Ziemi leży w ich rękach i chcą zadbać o planetę. Ponad 200 osób wzięło udział w sprzątaniu Puszczy Bydgoskiej. Były worki, rękawiczki, zapał do pracy, a na zakończenie wspólna zabawa podczas pikniku rodzinnego. Trzeba dbać o puszczę. Dużo osób tutaj wyrzuca śmieci, nie dba o to, więc... A tutaj mieszkamy, no to musimy też zadbać. Samo to, że my tutaj wyjdziemy i ktoś gdzieś zobaczy, że tacy ludzie przychodzą, zbierają się, to na pewno spojrzą i chociażby nie muszą nawet tu przychodzić, ale czasem zastanowią się, jak będą wyrzucać jakieś śmieci, że ktoś potem przychodzi i będzie to sprzątał, że są tacy ludzie. Już siódmy raz się tutaj spotykamy. Myślę, że warto jest zadbać o ten nasz teren, naszą ziemię. Myślę, że każdy powinien poczuć się gościem w lesie i nie tylko korzystać z dobroci, jakie daje nam to świeże, czyste powietrze w lesie, ale także samodzielnie we własnym zakresie zadbać o nie. Mamy przypadki takie drastyczne z całego świata, gdzie plastik wyrządza ogromne szkody, ale dla tych naszych tutaj zwierząt leśnych też jest on bardzo niebezpieczny. Czy worek plastikowy, czy butelka, której tam jest jakiś słodki płyn, ona się staje taką zachętą do wejścia dla owadów na przykład, no, które niestety już tam nie wyjdą. Cały czas prosto, potem zawrócimy z powrotem do drogi głównej. Oczywiście trzeba inspirować ludzi do tego, natomiast coraz mniej. I ja widzę i obserwuję to, że jest coraz lepiej i rozumiemy, że jak ważne jest środowisko naturalne dla nas, jak ważne jest to, żeby zostawić to środowisko naturalne w takiej formie, w jakiej my je zastaliśmy. A w zbliżeniach czas na informacje o pogodzie. Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Dzisiaj cała Polska była w gorącej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Jednak dziś wieczorem z zachodu zacznie wkraczać do nas chłodny front atmosferyczny, który przyniesie zmianę pogody. Dla całego województwa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami z gradem. Podczas burz porywy wiatru mogą sięgać nawet do 130 km na godzinę. Niewykluczone jest tworzenie się trąb powietrznych. Więcej szczegółów już za chwilę. Zapraszam. Proszę więc na siebie uważać. Na koniec przypomnę jeszcze nasze tematy dnia. Mistrzowskie emocje. Kto bardziej chce w takich spotkaniach i zostawia no to na parkiecie to serce, to wygrywa. Koszykarze Anwilu Włocławek pokonali polski Cukier Toruń w finale Ekstraklasy. Anwil pokazał charakter. Jest to drużyna, która była całkowicie taktycznie ułożona. Lekarze walczą o życie dziecka rannego w wypadku w Steklinie. To jest bardzo duże nieszczęście, bo dziecko jedno nie żyje, drugie jest w krytycznym stanie. Ze względu na stan zdrowia wciąż nie można przesłuchać matki, która prowadziła samochód. Społeczna akcja. Oprócz tego, że korzystamy, biegamy w tym lesie, jeździmy rowerem, warto też zrobić coś dla natury, dla środowiska i dla naszej pięknej Puszczy Bydgoskiej. Wolontariusze posprzątali Puszczę Bydgoską. I teraz to już wszystko. Kolejne informacje z regionu o 21:00. Zapraszam, do zobaczenia.